jak po imponującej wygranej na KSW39 obiecałeś, że będzie pierwsza runda i słowa dotrzymałeś. Co mogę powiedzieć? No, nie przewidziałem tylko tego, że walka skończy się w parterze. Ja również. Tak jak mówiłem wcześniej, jak bije się dwóch zawodników stójkowych, to walka kończy się w parterze i tak było i tym razem. A co to znaczy, że nie przewidziałeś? Jakby nie miałeś tego w ogóle w zamiarach, po prostu stworzył taką okazję i ją wykorzystałeś? Jak ja mówiłem, ja zawsze chcę się bić i rzadko sam dążę do obalenia. Walczymy w MMA, Michał sprowokował do walki w parterze, poszedłem krok dalej i zrobiłem to, co miałem do zrobienia. Tyle. Nie odniosłeś w zasadzie chyba zbyt wielu ran, prawie żadnych, można powiedzieć. Chciałbyś podjąć rękawicę bardzo szybko po tej gali? Tak, jak najszybciej. Zobaczymy, nie chcę dzisiaj mówić co konkretnie, ale chciałbym jak najszybciej zawalczyć gdziekolwiek. Woda, że możesz szepnęli ci jakieś słówko, cokolwiek po tym Nie, pojedynku. Nie było czasu, tak naprawdę wszystko się działo bardzo szybko. Myślę, że na spokojnie po gali sobie usiądziemy i wtedy będziemy sobie rozmawiać co dalej. A hala, arena? O dziwo myślałem, że mnie zepnie, natomiast wpłynęła na mnie bardzo pozytywnie. Chciałbym więcej takich imprez i widzę, że szczerze mówiąc myślałem, że będzie odwrotnie, natomiast zadziała na mnie bardzo motywująco, nawet powiedział, że rozluźniająco. Jeśli chodzi o to, co tam gdzieś wydarzyło się w klatce, to można odnieść wrażenie, że jakby w ogóle nie było tak, że w ostatniej chwili jakby dołączyłeś, czy później od wszystkich innych, którzy tworzyli ekipę KSW. Tu miałeś Michała Kitę bardzo dobrze rozpracowanego od początku, bo widać, czego oczekujesz po tej walce, jak chcesz ją poprowadzić. Czy każdą walkę tak naprawdę, ja już mówię, nie analizowaliśmy tak za bardzo Michała Kity, może tam dwie, trzy kombinacje pod niego, natomiast całe przygotowania, czy to byłby Michał Kita, czy ktokolwiek, wyglądają tak samo, także... Generalnie tak samo wszystko, powiedziałeś, generalnie tak samo zawsze w każdej walce. Tak, dokładnie. No i dobrze. W takim razie... Obserwujemy z góry, jak to się odczuwa tam z dołu? Czy słyszy się ten krzyk tak jak na meczach piłkarskich publiczności? Wiesz co, to jest chyba już tak, że mam tyle walk za tobą, że słyszę już tylko głos trenera i to jest troszkę jak kontrola na padzie. Ja już po prostu jakby jestem troszeczkę sterowany przez niego, jego głosem, słyszę tylko tak naprawdę jego, widzę swojego przeciwnika, na tym się koncentruję i jakbym walczył tak naprawdę na sali treningowej. Te anakondy, słyszałeś, że publiczność no po prostu... Nie słychać tego, tak naprawdę skupiasz się nad każdym szczegółem w tym parterze, żeby wszystko było dopięte cacy. Nad tym myślisz i wiesz, i czekasz tylko, czy to będzie okej. Okay. Żartobliwie można powiedzieć, że Czeczeni płakali, gdy rezygnowali z twoich usług. Nie wiem, musimy ich zapytać, no co mogę powiedzieć. No, ja się cieszę, że współpracowałem z ACB. Nie ukrywajmy, że ACB, zwycięstwo w ACB też pomogło mi się dzisiaj znaleźć tutaj. Zobaczymy to dalej. To pozwól się tylko, że zapytam, na razie rozmawiamy o przyszłości, ale wróćmy jeszcze do tego pojedynku. Czy Michał Kita, tak jak wszedł do klatki z tobą, czymś cię zaskoczył w ogóle na początku tej walki? Coś tam było takiego, co dla ciebie było niespodziewanego, jeśli chodzi o jego zachowanie w tym boju? Nie, Michał jest ogólnie bardzo wyważonym zawodnikiem, nie spodziewałem się raczej z jego strony szarży. To jest zawodnik, który raczej w jednym tempie przewalcza 3 rundy. Co mogę powiedzieć, no taki też był jakiś tam zamiar, moim stylem walki jest taki właśnie, żeby uspokoić rywala, zerwać 2-3 ciosy i dalej spokojnie tempo i to się zaskoczyłem, bo tym prawym prostym mi się wydaje i tak naprawdę to pierwsze zerwanie jakby na zawór rozpoczęło całe przedsięwzięcie. Wiem, że walka jest przede wszystkim twoim żywiołem, a nie zdobywanie trofeów, ale jeżeli mógłbyś się odnieść, jesteśmy przed walką o pas dzisiaj w twojej kategorii wagowej, także twoje przewidywania. Całym sercem jestem za Marcinem Różalskim. Chciałbym, żeby pas KSW został w Polsce. Marcin wspominał, że nawet jeżeli wygra, zwakuje ten pas. Moim zdaniem walka z Michałem Kitą była takim naturalnym eliminatorem do walki o pas w KSW. Na tą chwilę nie ma naturalnego pretendenta, który mógłby walczyć o to trofeum. Także myślę, że zwycięstwo walki lub zwakowany... Będę walczył na pewno o pas, a z kim to jeszcze nie wiem. Dzięki. Dziękuję bardzo. Magdalena Dubert, MMA Rocks. Jesteśmy w trakcie gali KSW 39, a ze mną powracający do organizacji jak Feniks z popiołów Michał Andryszak. Cześć Michał. Witam. Pamiętam, jak w trakcie wywiadu, który robiłam z tobą na sali treningowej, powiedziałeś, że tobie nie płacą za minuty spędzone, tylko za robotę. Powiedz, teraz chyba to potwierdziło. Tak, oczywiście to było delikatnie w formie żartu. Nigdy nie zakładam, że walka skończy się w pierwszej rundzie, no ale jeżeli tak wychodzi, że jest okazja, no to byłbym głupi, gdybym tego nie wykorzystał, prawda? Powiem ci szczerze, że ja spodziewałam się tutaj, że albo zastosujesz kolano, albo zastosujesz ciężkie pięści, a ty tymczasem poddałeś swojego rywala. Czy takie były założenia w ogóle? Nie było, ale jak wspominałem, jeżeli jest dwóch zawodników, którzy lubią się bić,
Walka toczy się w parterze. Ja tego nie zakładałem, ja liczyłem, szczerze mówiąc, że będą iskry, no ale to jest MMA. Jeżeli będziemy musieli się bić w stójce, to się zapiszemy na zawody K1, a nie na MMA. Także wyszło jak wyszło. No ja pokazałem, że jestem zawodnikiem przekrojowym, nie tylko stójkowym. Jesteśmy już teraz po twojej walce, także może zdradzisz nam, jakie były plany taktyczne na ten bój, no bo jednak przed walką wiadomo, tego nie powiesz, a teraz już chyba możesz. Taki sam jak zawsze, presja, stworzyć presję, starać się presję, czekać na swój moment, troszkę zwolnić tempo, zwolnić, przyspieszyć w odpowiednim momencie. To się udało i bardzo się cieszę z tego. No to teraz mi powiedz, z kim w tym Anko się trenowałeś te zabawy parterowe? Wiesz co, no mamy paru chłopaków, naprawdę bardzo konkretny jest Jędrzej Maćkowiak, teraz był nasz Łukasz Klinger, ma bardzo, bardzo fajny parter, taki jak na 93 kilo, naprawdę bardzo mocny fizycznie. Artur Głuchowski czasem do nas dochodzi. No jest paru chłopaków, są troszkę ci oszukani ciężcy, jest paru chłopaków, jest kim robić tak naprawdę, nie? Nie namęczyłeś się za bardzo w klatce, także powiedz, czy teraz troszeczkę dłuższy odpoczynek, czy od razu możesz wracać na trening, no bo chyba uszkodzony nie jest. Wiesz co, zrobię sobie tydzień przerwy. Te przygotowania naprawdę były bardzo ciężkie i byłem w życiowej formie, myślę, że mogę to spokojnie powiedzieć. Co dalej, nie wiem, no usiądziemy, pomyślimy, porozmawiamy i będziemy myśleć. Nie oszukiwam, że chciałbym jak najszybciej wystąpić. Jakby się udało na wakacje, no to cudownie. A jeżeli, jeżeli następna walka okaże się walką o pas, no to z którym z rywali, którzy walczą dzisiaj, z Fernando Rodriguezem czy z Marcinem Różańskim, z którym wolałbyś się o ten pas zmierzyć? Chciałbym, żeby wygrał Różal, ale chciałbym walczyć z Ricardo. Nie wiadomo, wiadomo rzeczy, znamy się z Różalem, nie chciałbym z nim się bić, walczyć, wolałbym też, żeby pas wrócił do Polski i odebrać go Brazylijczykowi. Mam nadzieję, że zrobi to Marcin Różalski. A co będzie dalej, pomyślimy. No Marcin nam wspominał, że ten pas zwakuje, co by się nie działo. Będziemy myśleć. Tak naprawdę nie ma co dzisiaj na gorąco planować. Zobaczymy. No to teraz ostatnie pytanie. Ciężki puchar? Ciężki, ale to jest słodki ciężar. No jasne. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Jeżeli chciałbyś komuś podziękować, komuś pozdrowić, no to proszę Cię bardzo. Twój czas. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim swoją żonę, która musiała mnie znosić ostatnie 3 tygodnie. Naprawdę byłem... Sam siebie nie znosiłem tak naprawdę. I wiedziałem, że jestem jaki jestem, ale nie za bardzo mogłem cokolwiek z tym zrobić. Chciałem podziękować wszystkim swoim sponsorom, którzy mnie wspierają, szczególnie Euroauto Stefaniak. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzą, mnie wspierają. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie kwitła i wszyscy będą zadowoleni. A ja Tobie dziękuję za ten wywiad, no i jeszcze raz gratuluję. Jeszcze nie mogę pominąć naszego kochanego trenera Andrzeja i chłopaków, którzy mnie dociążali do tej walki. Który zrobił z siebie człowieka, a nie nędzarza. Tak, nie, zrobił z nędzarza zawodnika, jak powiedział. Tak jest, bardzo Ci dziękuję i gratuluję tego zwycięstwa. Dziękuję.